Dzisiaj jedna minuta na temat Zoom, czyli programu, którego używam do grupowego szkolenia na odległość. Prowadzę dla klienta cotygodniowe, godzinne szkolenie z zarządzania. Mamy kilkanaście osób, większość jest na sali szkoleniowej, ale kilka osób uczestniczy zdalnie. Dla nich jest transmisja w aplikacji Zoom. Mogą się łączyć z laptopa, smartfona, a nawet zwykłym telefonem przez numer dostępowy. Na potrzeby tego, co robię, wystarcza wersja darmowa. Głównym ograniczeniem jest limit 40 minut jednej sesji. Kolega, który mi polecał Zoom, potrzebuje dłuższe, nieprzerwane spotkania online, więc on płaci około 60 zł miesięcznie. Zoom działa interaktywnie. Gdy prowadzę zajęcia, to zdalni uczestnicy mogą się wypowiadać przez mikrofon albo przez czat. Zoom zapisuje na moim dysku plik mp4 ze szkolenia. Potem udostępniam zapis tym uczestnikom, którzy nie mogli być ani na sali, ani podczas transmisji. Zaletą Zoom jest to, że uczestnicy nie muszą się rejestrować ani zakładać konta. Mogą działać z dowolnej platformy. Zatem, jeśli potrzebujesz rozwiązania na zdalne szkolenia lub spotkania, to polecam Zoom.